Cześć Boże, dzień dobry. Dzisiaj kilka słów o względach. Wybrałam fragment ich dotyczący z czytań tej niedzieli. Spójrzmy. Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Pamiętamy oczywiście, że są to słowa wypowiedziane przez świętego Pawła w domu setnika Korneliusza. O co chodzi z tymi względami? To jest zupełnie naturalne, że mamy szczególne względy w pozytywnym tego słowa znaczeniu dla naszych najbliższych, dla naszej rodziny, dla naszych przyjaciół, a trochę inaczej traktujemy osoby, z którymi nie jesteśmy tak zaprzyjaźnieni. Pytanie jednak jest takie, czy czasami za bardzo się tymi względami wobec tych innych osób nie kierujemy, i pozytywnymi, i negatywnymi? Czy z ludźmi, których spotykamy w pracy, czy w jakichś innych okolicznościach? Jeżeli myślimy o tym Bogu, który nie ma względu na osoby, to myślimy o Jego miłości. I teraz spróbujmy się zastanowić, na ile potrafimy Go w tej miłości naśladować. Bo oczywiście może być tak, że kogoś traktujemy niezbyt życzliwie ze względu na to, że kiedyś nas źle potraktował. Albo traktujemy kogoś życzliwie dlatego, czy też ze względu na to, że oczekujemy jakichś korzyści, chcemy sobie coś załatwić. Więc zachęcałabym do przyjrzenia się temu, a także o pomyśleniu o takich ludziach, którzy są dla nas jakoś obojętni, znaczy w sensie, że nie mamy do nich jakiegoś bardzo pozytywnego albo negatywnego stosunku, którzy no, nic na przykład nie mogą dla nas zrobić, nie są nam szczególnie bliscy. Ale czy potrafimy właśnie z taką czystą miłością do nich podchodzić? I do refleksji nad tym dzisiaj zachęcam. Zapewniam o modlitwie. Szczęść Boże!